tego wojownicy. Jeszcze dodam, że w tamtych czasach na polu walki zawsze okazaniem szacunku było dobicie przeciwnika. Leszek, to proszę uważać, bo widziałem, co to się działo. Kapitan do A. Panie Leszku, proszę wyprzeć. I tak, albo narodzi się nowy berserker, albo zginie kolejny niedoświadczony wojownik. I ta tajemnica jest dla państwa teraz i tutaj. I w ten sposób wojownik musiał udowodnić, że jest godzien błogosławieństwa Bogu. Czerpie siłę z ziemi, siłę ziemi jako żywioł, siłę ognia, siłę wiatru i siłę wody, jaką w sobie posiada. Wszystkie żywioły. Święcić krew dzielnych wojowników, aby mógł się narodzić dla społeczeństwa wikingów. Nowy, groźny wojownik. Prawdziwy berserker! Sława mu! Sława mu! Sława! I w ten sposób powstańcy polegli. Narodził się nam nowy berserker.